Witam wszystkich miłośników grzebania w starych gratach oraz sympatyków mojego kanału. Proszę Państwa, nowy projekcik, mianowicie jest to Defil Malwa. Malwa miała logo na główce Defil. I tak, lecimy. Ma piękną palisandrową podstroniczkę. Malwa ma dwukolorowy sunburst, czerwony z brązem. Najprawdopodobniej ta malwa jest z początkowego okresu produkcji, czyli przełom lat 70. i 80. Ma metalowe covery singli. No jest zachowana w oryginale, mostek oryginalny. Zimny. Brakuje jedynie dwóch gałek. Strunociąg jest, wcześniej rozebrałem. Wszystko bardzo ładnie w pokrowcu była, leżała na pawlaczu. Gniazdo typu DIN, widzimy, trzeba będzie wymienić. Gryf jest też w sunburstie. Posiada taki fajny metalik. O, zobaczcie, jak to wygląda. No i także trzeba będzie to zrobić, żeby to grało fajnie. Na początek wywalamy progi, wstawiamy nowe. Później będziemy ogarniać elektrykę. Też tam są niezłe jaja. Jakieś papiloty. Także fajnie będzie na pewno. I zapraszam do oglądania. Będziemy woskować przetworniki. Konkretnie to są single S407 z Malwy. Teraz tak, jedna rzecz. One mają bardzo delikatne tutaj kabelki. Trzeba je owinąć, żeby ten kabelek się nie urwał. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Termometr do mierzenia temperatury. Garnek z mieszaniną parafiny i wosku w proporcji, już tu dokładnie nie pamiętam, ale do wosku trzeba dorzucić parafiny, bo wosk sam w sobie jest twardy i kruchy, a parafina jest z kolei miękka. Temperatura 68 stopni. Ręcznik kuchenny jeszcze nam się przyda do wytarcia. Ziemniaki na obiad. Dobra kawa i czekamy, aż nam się rozgrzeje wosk. Przetworniki w kąpieli. Możemy zaobserwować bąbelki powietrza, które wychodzą. Temperatura 68 stopni. Tak, aż do momentu, dopóki przestaną wychodzić bąbelki. Przetworniki już siedzą 10 minut. Widzimy, ciągle bąbelki idą. Czyli jeszcze muszą posiedzieć trochę. Proszę Państwa, czas na małą aktualizację. To jest schemat do elektroniki w Malwie. Trzy potencjometry z przełącznikiem trzypozycyjnym. Volume, ton i blender. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Zobaczymy, jak to działa. Ogólnie jest bałaganik twórczy. Tak to wygląda.
przetworniki zawoskowane. Wymieniłem te wkładeczki w środku. Wydaje mi się, że fajnie tak wygląda. Bardziej elegancko. Zamiast tych niebieskich, co były. Pudełko wyczyszczone. Potencjometry dwa oryginalne. Przełącznik trzypozycyjny toggle switch. I tu jest pokrętełko czarne, pomalowane na srebrno. No, powiedzmy, że może być. Z ciekawych rzeczy gniazdo DIN, zastąpione takim gniazdem. Teraz tak rzut oka na elektronikę, jak to wygląda. Potencjometr volume, ton, blender. Jest tak podłączone wszystko według schematu. Oczywiście polutowałem wszystko, gitara się nie odzywa. Jak zwykle podłączyłem sygnał na masę, a masę na sygnał. Już trzeci raz z kolei, nie wiem co ja się z tym mam. A i tak to wygląda, ogólnie bałaganik. Powiem szczerze, mistrzem lutowania nie jestem. No ale jakoś to się trzyma kupy, nawet mocno. Wszystkie masy podłączone. Wydaje mi się, że nie zrobiłem żadnej pętli. Także tutaj jest punkt zbiorczy. Tu jest też przetworniki. Do punktu zbiorczego wszystkie są jednym. Podłączone. Także powinno być chyba ok. No i będziemy składać to wiosełko. Defil Malva jest zrobiony do końca. Wymienione pa pokrętła. Nowe logo. W końcu najważniejsze. Nowe pruszki. Wyrównana podstrunniczka. Nowe logo Malva. Zamiast niebieskich przetworników są eleganckie bordo, taki brąz. Mostek. Nad tym mostkiem siedziałem kilka godzin. Najpierw dobijałem te otworki. Później czyściłem go. Później radius mu nadałem. Sprężynki wyciągali. Wszystko gra, nic nie dzwoni. No i w końcu, proszę Państwa, nowa elektryka. Głośność, ton, przełącznik trzypozycyjny. Gra odwrotnie. Tak jest przystawka przy mostku, obie i neck. Ale już nie chcę tego przelutowywać, bo to jest... Krótkie są te kabelki od przetworników. I tu jest fajna rzecz, blender. W pozycji odkręconej przełącznik działa normalnie. W pozycji skręconej grają obydwie w przeciwfazie. Taki kaczkowaty, charakterystyczny dźwięk. Gitara ściągnięta z pawlacza. Ja już dziękuję, zapraszam do śledzenia mojego kanału, do oglądania następnych odcinków, no i posłuchajmy, jak to gra. Dzięki, cześć.